trzeci mecz na bardzo dobrym poziomie. Kołbaskowie i tutaj, no to bardzo dobrze chłopcy zagrali. Dużo było walki, no. O każdy metr, o każdy ten... Chłopaki, no najbardziej obronione. No i dzisiaj praktycznie wszyscy byli, oprócz Muszki. Fajnie byli na 1-1 i nie poddali się i dalej dominowali. I wygrali. I dowiedziałem się wieczorem jeszcze, że Kubaskowo przegrało, także już mamy raczej ciepły kapcia. A sami piłkarze, no bardzo się cieszyli, byli szczęśliwi chłopcy. Śpiewali, cieszyli się. No, przyjechali ze związku, tam wziąłem ich na herbatę, tu było bardzo dużo ludzi takich i trenerzy z innych klubów widziałem i z innych wiosek i bardzo dużo ludzi było i tutaj i tu z jednej, z drugiej. Syn mówi, tata jak na pogoni. Każdy chwali, wczoraj gratulowali trenerzy z innych drużyn tego, no taka była bardzo miła była atmosfera. No. Bardzo ładnie, 9 punktów przewagi, no wystarczy teraz remis. Jakiś już mamy okręgóweczkę. Oficjalnie to myślę, że teraz w sobotę o 12 gramy z Garnem. No jak wygramy, to już wtedy będzie przepieczętowane. O 12 w Gryfinie. Bardzo dobrze. To uważam, że to takim składem to tam środek tabeli.